Milton Friedman, czyli ekonomista, który pozostaje jednym z najbardziej wpływowych makroekonomistów nie tylko w wieku XX, ale i również w wieku XXI. Mimo, że wiele elementów rekomendacji dotyczących polityki pieniężnej, które przedstawił, się kompletnie zdezaktualizowało, to cały czas odciska realne piętno na tym, jak prowadzona jest polityka pieniężna. Wyjdźmy jednak może najpierw od y, drugiego aspektu Nagrody Nobla, który otrzymał, ponieważ Friedman otrzymał Nagrodę Nobla w 76 roku, 1976 roku za dwie rzeczy. Jedna to za historię monetarną Stanów Zjednoczonych, e, którą powinien w takim wypadku nagrodę podzielić z Anną Schwartz, gdyż napisał razem z nią tą kluczową książkę. A drugi aspekt to za teorię dochodu permanentnego dotyczącą analizy konsumpcji. To co to jest ta teoria dochodu permanentnego? A no, mianowicie, w modelu, prostym modelu konwencjonalnym, makroekonomicznym, keynesowskim, najłatwiejszym, jakim można sobie wyobrazić, konsumpcja jest liczona jako procent od bieżącego dochodu. Czyli to, ile ludzie konsumują, jest na przykład jest pochodną jakiejś tam stałej w modelu, na przykład, nie wiem, 80% załóżmy jest konsumowane. To te 80% 0,8 przemnaża każdy bieżący dochód. Czyli, jeżeli ktoś dzisiaj zarabia miesięcznie 3000 złotych, to konsumuje 80% z tego. Jeżeli nagle dostanie nadzwyczajny dochód w wysokości 10 tysięcy złotych, to też skonsumuje 80% z tego. No nie trudno się domyślić, że taki liniowy mechanistyczny model jest nazbyt upraszczający. Friedman, podobnie zresztą, jak niezależnie od niego, Franco Modigliani, Friedman zaproponował model dochodu permanentnego, mianowicie. Bardziej spójny z empirycznymi danymi jeżeli ktoś otrzyma nadzwyczajny dochód, to w dużej części może go oszczędzić. Co innego, jeśli ten nadzwyczajny dochód stanie się permanentny co miesiąc, no to wtedy rzeczywiście można uznać, że jego większa część jest konsumowana. I to ja dochodu permanentnego zakłada, że te wszystkie nadzwyczajne dochody, które są wyższe od tych standardowych, jak gdyby rozkładają się na całe życie i wtedy można mówić, że jest konsumpcja w jakimś sensie liniowa. Od tego dochodu permanentnego, wyimaginowanego. Taki w sumie mały aspekt modelowy, ale mający jakieś tam znaczenie dla tego, jak postrzegamy zjawisko konsumpcji. Natomiast druga rzecz, czyli ta, na której najbardziej się skupimy, ilościowa teoria pieniądza, historia monetarna Stanów Zjednoczonych jest najważniejszym dziełem Friedmana i ona. Tak jak powiedziałem, odegrała ogromną rolę w tym, jak jest postrzegana polityka pieniężna. Friedman wraca bowiem w ilościowej teorii pieniądza do klasyków, tak naprawdę, czyli do XIX-wiecznych myślicieli, o których już trochę rozmawialiśmy, i podkreśla, że zmiana podaży pieniądza w obiegu odgrywa przede wszystkim wpływ na to, że podnosi ceny nominalne. Innymi słowy, pod, yy, aktywna polityka pieniężna w długim okresie przede wszystkim zmienia zmienne. Te, które są tylko napisane, nadrukowane, to właśnie je nazywamy zmiennymi, zmiennymi nominalnymi. Natomiast z, na zmienne realne ma znikomy wpływ. Znikomy w tym znaczeniu, że nie da się odcisnąć pozytywnego piętna na zmiennych realnych. Jest jeden z takich artykułów, The Role of Monetary Policy, który Friedman napisał, w którym mówi, że. Polityka pieniężna może bardzo mało, nie może wpłynąć tak naprawdę na realny kurs walutowy, nie może wpłynąć na realnie na zatrudnienie, nie może wpłynąć realnie na wzrost, wpływa tak naprawdę na zmienne nominalne. No, te stanowiska są przedstawione tak radykalnie, że można by dojść do wniosku, że skoro nie ma wpływu na te rzeczy polityka pieniężna, to w zasadzie. Obojętnie jaka ta polityka pieniężna jest, taka wydawałaby się naturalna konkluzja, ale oczywiście Friedman nie idzie tak daleko i nie twierdzi, że, że polityka pieniężna jest super neutralna. Wprost przeciwnie, zwraca uwagę na to, że jednak polityka pieniężna może odcisnąć piętno na realnym wzroście i może odcisnąć piętno na realnym zatrudnieniu, poniekąd jak gdyby troszeczkę sobie zaprzeczając, przynajmniej w sferze retorycznej. Chodzi Friedmanowi raczej o to, że nastawianie się na aktywną, dyskrecjonalną politykę pieniężną nie jest dobrym pomysłem, ponieważ poskutkuje to zjawiskami przeciwnymi do zamierzonych. I Friedman zamiast tego proponuje pewną stabilizacyjną politykę pieniężną opartą na regułach natomiast o tym za chwilę. O co chodzi w ogóle w monetaryzmie? który jest kojarzony z Friedmanem, oczywiście cała masa amatorskich opracowań publicystycznych mówi o tym, że monetaryzm to jest jakiś tam... Neoliberalizm albo jakiś tam skrajny brak interwencjonizmu? Nie. Monetaryzm w najprostszym znaczeniu mówi o tym, że polityka pieniężna jest ważna i ważniejsza od polityki fiskalnej i odciska piętno na dochodzie nominalnym, na tym jak zachowują się zmienne nominalne. Co więcej, w tych swoich opracowaniach Friedman też, znowu wracając do klasyków, zwraca uwagę na przykład na to, że ceną pieniądza nie jest stopa procentowa, tylko tak naprawdę siła nabywcza, dlatego że. Pieniądz jest alternatywą nie tylko dla aktywów finansowych, ale pieniądz jest również alternatywą dla dóbr konsumpcyjnych, bo jeżeli ktoś trzyma salda gotówkowe, to przecież one mogą być pochodną e, wynikającą z tego, że nie oszczędzamy środków na jakieś oprocentowane lokaty i papiery wartościowe, tylko na przykład nie wydajemy ich na finalne dobra i usługi. To jak gdyby pozwala Friedmanowi właśnie. Kontramerkantyliści, tak naprawdę nawiązując do klasyków, zwrócić uwagę na ten efekt e, wzrostu podaży pieniądza przez salda gotówkowe, który skutkuje tym, że e, podnoszą się ceny i że inflacja jest tak naprawdę w długim okresie e, zjawiskiem przede wszystkim monetarnym. No, Friedman nawet ostro to postawił na ostrzu noża, stwierdzając, że bo inflacja zawsze i wszędzie jest zjawiskiem monetarnym, czyli zawsze i wszędzie jest praktycznie powodowana przez wzrosty w podaży pieniądza. Nawet jeśli chcemy się skupić na konkretnych cenach i mówić, o tu wzrosły ceny ropy, albo tu wzrosły ceny tych dóbr, i to w sumie przekłada się na wzrosty innych cen, to Friedman by odpowiedział tak, ale jak przyjrzycie się agregatom monetarnym, czyli podaży pieniądza w obiegu, to okaże się, że przy tych wzrostach cen rzeczywiście wzrastają wydatki na to dobro, ale na wydatki na inne dobra nie maleją, w związku z tym następuje taki efekt, że musi wzrastać podaż pieniądza. Friedman w swojej analizie długookresowych efektów polityki pieniężnej jest kojarzony z długookresową krzywą Philipsa również. Krzywa Philipsa w największym skrócie, ta krótkookresowa, oryginalna wskazywała i sugerowała, że istnieje wymienność dwóch celów: wysokiego zatrudnienia i niskiej inflacji. Innymi słowy, jeśli chcemy mieć wysokie zatrudnienie, no to nie możemy mieć nisk, niskiej inflacji, tylko trzeba mieć wyższą inflację. Natomiast jeżeli e, chcemy zwalczyć inflację, to odbędzie się to za cenę redukcji zatrudnienia, czyli wzrostu bezrobocia. Od właśnie wymienność E, tychże dwóch e, celów inflacji i bezrobocia, tak naprawdę, przedstawiona na osi. Natomiast opracowania Friedmana, niezależnie też Phelpsa i Roberta Lukasa, Pokazują, że to, taka wymienność występuje tylko w krótkim okresie, w sytuacji, w której mamy do czynienia z jakimiś sztywnościami nominalnymi. I o ile aktywna polityka pieniężna podwyższająca inflację może poprowadzić do wzrostu zatrudnienia, o tyle będzie to za cenę wzrostu bezrobocia za jakiś czas. Innymi słowy, długookresowa krzywa Philipsa, czy prawdziwa nawet po prostu krzywa Philipsa, to nie jest wymienność między inflacją a bezrobociem, tylko to jest wymienność między bezrobociem dzisiaj. A bezrobociem jutro. I jeżeli chcemy dzisiaj zmniejszać bezrobocie, to odbędzie się to za cenę zmniejszenia zatrudnienia i również zmniejszenia wzrostu w długim okresie. To jest właśnie ta koncepcja długokresowej krzywej Philipsa, e, którą zdecydowanie możemy e, przypisać Friedmanowi. Do tego Friedman w swojej analizie monetarnej e, przeprowadza analizę, e, przeprowadza opis wielkiego kryzysu. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jest to opis zupełnie inny niż ten, który przedstawiał Friedrich August von Hayek, dlatego że Friedman w gruncie rzeczy nie koncentruje się na wyjaśnieniu kryzysu, tego wielkiego kryzysu 1929 roku, tylko skupia się w dużej mierze na tym, dlaczego ten kryzys był taki głęboki i z czego mogła wynikać ta głębokość. I Friedman uważa, że spadek w podaży pieniądza, który w sumie był rekordowy w historii, bo nawet o... 30% spadła, spada, spadła podaż pieniądza, zależy oczywiście jak mierzyć. I ten spadek podaży pieniądza wywoływał perturbacje i na rynku finansowym, i generalnie na rynku przemysłowym, skutkując tym, że firmy, przedsiębiorstwa produkowały mniej, zatrudniały mniej, no i w konsekwencji mieliśmy do czynienia z, rekordowymi, z rekordowym zjawiskiem gospodarczym, które nigdy wcześniej nie wystąpiło i nigdy już później się tak naprawdę nie powtórzyło. Jedna z interpretacji jest taka. E, że właśnie ta spadająca podaż pieniądza miała z tym związek. E, nigdy wcześniej tyle podaż pieniądza nie spadła i nigdy później tyle podaż pieniądza nie spadła, co zdaje się w miarę e, dobrze sugerować ewentualnie głębokość tego wielkiego kryzysu. Natomiast to nie wyjaśnia przyczyn, bo te spadki w podaży pieniądza to się zaczęły później w kryzysie tak naprawdę to był rok 31, więc Fitman nie odpowiedział, nie odpowiada w swoich opracowaniach, dlaczego ten kryzys w ogóle wystąpił co najwyżej może sugerować, właśnie z czego mogła wynikać jego głębokość. Te opracowania dotyczące Krzywej Philipsa, e, niemożliwości pewnych w polityce pieniężnej, e, przyczyn wielkiego kryzysu poprowadziły Friedmana do przedstawienia przez niego tej tak zwanej słynnej reguły Friedmana w polityce pieniężnej, mówiącej o tym, że podaż pieniądza należy co roku zwiększać. Stabilnie o kilka procent, trochę więcej niż wynosi wzrost gospodarczy, no bo wtedy ceny będą w miarę stabilne. One sobie będą powoli rosły na poziomie 1-2%, a my będziemy mieli stabilność gospodarczą. Nie będzie sztucznego stymulowania zatrudnienia, tak jak sugeruje, sugeruje krzywa Philipsa. Nie będzie również wielkiego kryzysu, ponieważ no, skoro podaż pieniądza ma sobie przyrastać o kilka procent rocznie, no to nie będzie spadać o 30% nagle w wyniku kryzysu bankowego. <laughs> W tym momencie zostanie zrealizowany cel stabilności pieniężnej, który Friedman sobie, sobie stawiał. Jego program od tego czasu, kiedy został przedstawiony, został zarzucony nawet nie, przez niego samego. Głównie dlatego, że Pieniądza, podaż pieniądza jest niezwykle trudno targetować, czyli celować w konkretne poziomy podaży pieniądza, dlatego że szybkość obiegu e, pieniądza zaczęła się gwałtownie zmieniać w drugiej połowie XX wieku. Kiedy Friedman prowadził swoje badania wcześniej, ta szybkość obiegu pieniądza się tak nie zmieniała, była raczej stabilna. Poza pewnymi wyjątkami typu hiperinflacja i właśnie wielki kryzys. Natomiast ponieważ ta szybkość biegu zaczęła się zmieniać, banki stały się coraz bardziej innowacyjne, zaczęły oferować rozmaite instrumenty, to w sumie nie do końca wiadomo, jak tą podaż pieniądza mierzyć. No, a jak nie wiadomo do końca, jak ją mierzyć, no to trudno oczywiście celować w jej konkretne poziomy i realizować cel, który postawił sobie Friedman, właśnie tejże stabilności monetarnej. Abstrahując już od kwestii technicznych, też warto wspomnieć o tym, że. Problem celowania to jedna rzecz, ale druga rzecz, czy celowanie rzeczywiście wywołałoby efekt stabilności, który Friedman sobie stawiał za cel. Tutaj y, było wielu krytyków, szczególnie ze strony szkoły austriackiej i do dzisiaj wskazuje na to, że, y, że o ile to mogłoby prowadzić do jakiejś potencjalnie większej stabilności, o tyle jakieś elementy destabilizacyjne w tymże scenariuszu i programie nadal się pojawiają. Friedman również, y, poza tymi kwestiami pieniężnymi, y, monetarnymi, jest kojarzony ze swojego opracowania dotyczącego metodologii ekonomii z lat 50-tych. To, to jest ta słynna książka methodology, znaczy artykuł w książce methodology of positive economics. I to jest artykuł, który został tak naprawdę napisany jako polemika, ale stał się osobnym stanowiskiem metodologicznym, które Zaczęło być poważnie, bardzo poważnie traktowane w opracowaniach ekonomicznych, choć nie jest to tak naprawdę reprezentatywne dla całej dyscypliny. Friedman, w skrócie, w tymże swoim opracowaniu, sugeruje, że modele ekonomiczne mogą być całkowicie nierealistyczne w swoich założeniach. Czy innymi słowy, możemy zakładać bardzo absurdalne rzeczy w tychże modelach. Natomiast najważniejsze jest to, żeby predykcje, przewidywania z tych modeli. Były adekwatne, to znaczy, żeby się sprawdzały empirycznie, żeby można było zobaczyć, sfalsyfikować je, czy też zweryfikować, jak to woli, czy skoroborować. E, skonfrontować z danymi i przekonać się, czy rzeczywiście one służą, bo jeżeli one się konfrontują w sensie pozytywnym, to znaczy, że te założenia są nierealistyczne, ale w sumie są realistyczne. To znaczy, one na starcie uznajemy je za nierealistyczne, ale jako do opisu rzeczywistości w sumie się sprawdzają, więc tak naprawdę można by uznać, że są realistyczne. Co to byłyby za założenia? No, na przykład założenie konkurencji doskonałej, nie, nie skończę, praktycznie brak, brak wpływu firm na to, jak kształtują się ceny na rynku. Friedman mówi, to jest nierealistyczne, ale ono może się sprawdzić. Friedman polemizował tutaj z takim jednym ekonomistą, Lesterem, który zwrócił uwagę na to, że zasady marginalne e, stosowane przez firmy mówiące o tym, że krańcowy przychód ma się zrównywać z krańcowym kosztem. E, powiedzmy bez wchodzenia w szczegóły, e, okazywało się w ankietach, że menedżerowie i osoby prowadzące firmy jednak takiego czegoś nie robią, nie celują w takie poziomy. A Friedman odpowiadał, ale to nieważne, bo wystarczy, że zrobimy model, który yy, pokaże, że oni zachowują się tak, jakby tak w rzeczywistości robili, nawet jeśli o tym nie wiedzą. Tak jak w sumie możemy założyć yy, tutaj analogia że liście myślą i szukają słońca na drzewie i kierują się w stronę słońca. E, to jest nierealistyczne założenie, ale jeżeli ono będzie dobrze e, przewidywać to rzeczywiście, gdzie listy, liście wyrastają, jak mamy przesuwanie się na drzewie ich, no to <laughs> w zasadzie jest to dla nas wystarczające. I tak samo Friedman bronił całej masy nierealistycznych założeń w modelach ekonomicznych, które miały służyć temu, żeby takie modele nierealistyczne budować i próbować na bazie ich. Robić predykcję. Oczywiście to podejście zostało dosyć mocno skrytykowane. <laughs> Wielu ludzi cały czas na jego temat dyskutuje, czy to jest e, prawdziwy poperyzm, czy nie, czy to jest instrumentalizm, czy nie. Natomiast jedną rzecz z pewnością można powiedzieć, że w ekonomii, która nie jest do końca nauką predykcyjną, wydaje się, że jest to podejście zubożające e, to znaczy prowadzące do tego, że nie, pewnej rzeczy zjawisk jednak nie do końca, e, końca e, jakichś zjawisk, nie wszystkie zjawiska ilustrujemy i nie wszystkie zjawiska dobrze opiszemy, jeżeli tylko i wyłącznie będziemy się koncentrować na tych, e, na tych aspektach czysto modelowych, bo przecież ekonomii, w ekonomii chodzi nie tylko o przewidywanie, tak naprawdę często nie chodzi o przewidywanie, bo gospodarki tak naprawdę zachowania gospodarki tak naprawdę nie da się przewidywać. To są takie trzy najważniejsze rzeczy dotyczące Friedmana, o których powiedziałem, czyli właśnie te opracowania pieniężne, to opracowanie metodologiczne, no i to opracowanie z zakresu konsumpcji, z których jest kojarzony. Oprócz tego była cała masa też popularyzatorskiej działalności dotyczących, dotyczącej funkcjonowania wolnego rynku, tych jego bestsellerów, wolnego wyboru i kapitalizmu i wolności. No, ale to są opracowania z zakresu ideologicznego, tak naprawdę. Mniej ekonomicznego, a my w naszej serii koncentrujemy się przede wszystkim na ekonomii.